No myślę, że się spotkały dwie równorzędne drużyny. Graliśmy na wyjeździe, stąd nam się grało trudniej. Zespół gospodarzy no, postawił dosyć wysokie warunki gry. My nie potrafiliśmy wykorzystać prostych sytuacji, stąd przegrana. Grają drużyny z czuba tabeli, prawda? ŁKS to drużyna z dużymi aspiracjami, chyba cel mieli określony przed sezonem awansu. Myślę, że było widać, że to jest drużyna bardzo mocna. Natomiast no, myśmy dzisiaj nie zagrali swojej koszykówki i dlatego może tak męczyliśmy się. Za dużo było strat niepotrzebnych, za dużo nerwowości i stąd może taki, a nie inny przebieg tego meczu, aczkolwiek końcówka należała do nas. Powiedzmy na wyrównanym poziomie. Był to wiadomo mecz walki, gdzie spotkały się dwie, można powiedzieć dobre drużyny, które mi się wydaje, że będą gdzieś tam walczyć o czołowe lokaty w lidze. Myśmy grali, że tak powiem, bardzo słabo w ataku i nie najlepiej w obronie, żeby tak powiedzieć, bo ponieważ zrobiliśmy za dużo strat łatwych, dodawaliśmy piłki przeciwnikowi bez, że tak powiem, jakiegoś zbytniego i mocnego nacisku z ich strony. Także myślę, że tego naprawdę tutaj zabrakowało z naszej strony takiej rzetelności i trochę zimnej krwi w pewnych momentach. No i trochę osobistymi też żeśmy sobie nie pomogli, bo procent chyba z osobistych mamy 60, także szkoda tego meczu. Na pewno ŁKS jest mocnym przeciwnikiem i jeszcze nie jeden mecz urwie w tym sezonie. Są pretendentem do ekstraklasy. Nasz mecz wykazał, że mamy bardzo duży potencjał i możemy wygrywać w tej lidze, co czynimy. Na pewno gramy jak najlepiej potrafimy i mam nadzieję, że będzie tak dalej.